Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rasta. A dzisiaj idziemy na rajda, tylko już nie tego small, tylko medium. Przed sekundką go sobie wykupiłem, przygotowałem się. Mam tu trochę amunicji wybuchowej, zwykłą amunicję, dwa semiki. No i tutaj jeszcze w razie czego satchele i C4. Już widzę, że się zbliżamy. To będzie coś większego niż zwykle. No, jestem bardzo ciekaw. Wręcz jestem podekscytowany. Bo tej bazy jeszcze nie wziąłem, w sensie mediuma. Jak na razie zrobiliśmy 3 easy rajdy. Jak chcecie zobaczyć, ktoś nie oglądał, to zapraszam do całej playlisty, tam są wszystkie odcinki z Rasta. No, my zaczynamy. O wiele więcej botów niż wcześniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć co najmniej. Dobra, zaczniemy od tych, które mają karabiny, chyba ten. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Trzeba sobie z nimi jakoś poradzić powolutku. Dobra, dwa leżą. I teraz zostały tylko te bociki, które mają broń na blisko, więc z nimi już nie będzie takiego problemu. Tylko jeszcze trzeba nie trafić. Cholera, coś mi nie idzie, powiem szczerze. Ale dobra. No, dawajcie. Mocne są. One mają metal face maski i chestplaty. Dobra. Jestem przyzwyczajony do ruchu graczy, a gracze się tak nigdy nie poruszają. Tylko tak chybiam chyba. No albo po prostu mam chujowego skilla. Ale, o cholera! Okej. Okay. Działka się nie spodziewałem. Nawet nie wiedziałem skąd on mnie strzela. Dobra, biegniemy jeszcze raz. Powiem wam, że nie mam pojęcia jak mam to działko rozwalić. Albo podejdziemy od pleców jakoś, gdzie nie ma działka. Albo będę miał problem, bo nie mam jeszcze rakiet, ani HV-ek, ani... Nie, zwykłe rakiety umiem i mam nawet, tylko nie mamy rakietnicy, to jest problem. Więc przydałoby się nauczyć rakietnicy jakoś. Albo kupić od kogoś, albo coś w tym stylu. Bo inaczej nie mam jak tego działka rozwalić kompletnie. Musiałbym się dostać do niego jakoś na górę i rzucić w niego satchelami. Albo C4. Trochę to nieopłacalne. Wybuchową amunicją mogę. Okej, okay. Tylko nie wiem ile amunicji wybuchowej trzeba na takie działo. Sprawdzimy. No ciekawe czy ja podniosę swój ekwipunek w ogóle, jak tam działko patrzy w tym miejscu. No nie patrz się tu. Daj mi tylko to podnieść i aż sobie idę. Kurwa mania. No to ładnie. I co teraz? Przerąbane. Nie mogę nawet podejść po swojej temy. Jakiś mur bym tu postawił czy cokolwiek. Dobra, uzbroiłem się trochę, nie wziąłem medów, ale mam tam na miejscu, więc jak już dobiegnę do tego ciała, to już mi się powinno udać uleczyć. I wziąłem mur, to jest mój jedyny mur, nie mam więcej, chciałem się go nauczyć. No ale cóż, trzeba go teraz wykorzystać, jak widzę, mam nadzieję, że mogę tam budować, jak tam nie mam przyzwolenia na budowanie, ale chyba mury można wszędzie stawiać. Tak mi się przynajmniej zdaje, bo jak nie, to mamy przerąbane. Ewentualnie jak się teraz nie uda, to będę musiał stworzyć sobie nową amunicję wybuchową. Bo oczywiście jak głupi stąd wyjąłem. No i wezmę jakąś inną broń z bazy i rozwalimy to działko z daleka. No tu jeszcze mogę. Tu też jeszcze mogę, uwaga. Jak najdalej próbuję. Och cholera, nie da się. Kurwa. Dobra moje kochanie, uzbroiłem się trochę lepiej, mamy strój. Antyradiacyjny M39 i robi się około 150, jak nie więcej, tej amunicji wybuchowej. Plus medy mi się jeszcze tworzą, więc powinno to wystarczyć, mam nadzieję. Nie mam pojęcia, ile trzeba amunicji na działko. Moi drodzy, dowiedziałem się, że jeżeli chciałbym to rozwalić HV-kami, jakbym oczywiście miał te szybkie rakiety, to wystarczą 3 sztuki, to jest 600 sulfura. Ale niestety rakiet nie mam, więc musimy 2800 sulfura zużyć na to, strzelając z amunicji wybuchowej. To jest ponad 100 amunicji, 114 czy coś takiego. Tak więc co? Lecimy, mam tyle. I to tak ledwo, na styk. Co z tego, że amunicji mi wystarczy, jak mi broni nie wystarczy? Cholera, tak może na styk. Jest, ja pierdzielę, już myślałem, że nie starczy. O cholera, AK powinno wypaść z tego. W ogóle bierzemy nasze przedmioty i kładziemy
śpiworki dookoła. Czy ten kałaszek gdzieś tu spadł, czy ja muszę się dostać na dach w jakiś sposób? No nie widzę go tu nigdzie. Mamy drzwiczki, dobrze, że mam drabiny. Tak to byłby problem. Lepsze, że to działko było tylko z jednej strony akurat, z tej, z której przyszedłem. Jakbym podszedł z tej, to by nic się nie działo takiego. Cholera. Chciałem przekombinować jakoś wejść na górę. I od góry wbić się. Ale i tak musimy wejść drzwiami wszystkimi, żeby zdobyć wszystkie skrzynki, więc chyba było bez sensu. Ale tak czy siak wejdę na górę, żeby zdobyć tego kołaszka. Ej, nic tu nie wypadło, cholera jasna. Czemu z tego działka nie wypadł? Kołach. O, lipka. Tu stało to działko. Tam nigdzie na ziemi tego nie widzę, więc chyba po prostu nie wypada, ale zobaczcie, te sufity są rozwalone częściowo, więc można by wejść po prostu od góry sufitem. Dobra, spróbujmy tędy wejść w takim razie. Chciałbym stanąć tak, żeby mi to obrażeń nie zadawało, żebym bił w ten sufit i jeszcze tu w ściankę może jakąś. No jakoś to tam idzie. Jedno się rozwaliło, teraz lecimy z drugą bronią. Okej. Okay. Tylko trzeba uważać, bo tu jeden shotgun trap się rozwalił, a tu jest jeszcze drugi. I do niego niestety nie mamy takiego łatwego dostępu. Dobra, wchodzimy tam. Uwaga. Hop. Okej, okay, on ma 282 HP. O, zobaczcie, jak to się tym łatwo rozwala. I porobione. Teraz siekierkę sobie wezmę do skrzyneczki. Spróbujmy się dostać. No uwaga, pierwsza skrzynka, a w niej... O, kuźwa mania. Ja cię kręcę. 15 C4-ek. 13 HP-ek. Proste światło, ej, fajne, podoba mi się. To to mnie nie interesuje. No i dwa zrzuty zarąbiste. No to... Tutaj będziemy mieli lepszy lucik na pewno. Uwaga, czy to będą... Ajajajajaj, tak tu będą shotgun trapy. Dobra. Ciekawe, czy... Stąd jest główne wejście i tam jest magazyn, czy szafa, czy coś? Czy tu już jest szafa w środku na przykład? Zaraz się dowiemy. Ale najpierw wyjmijmy... O cholera. Piecyków. Materiały. Dobra, zaczniemy od tych drzwiczek. Tylko ciężko mi się to będzie ukryć. No dobra, próbujemy. Cztery saczele. Ale padnę zaraz. Cztery i uciekaj. Dobra, mam nadzieję, że mnie to nie zabije, bo jestem za ścianą. Nie zabije mnie, dobra. Co my tu mamy? Tu jest chyba wejście... Wyjście na zewnątrz jakby. Dobra, rozwalę też sobie amunicję wybuchową. Kolejne drzwiczki, tylko metalowe, cholera. Nie wiem, czy próbować, szczerze mówiąc. Wolałbym się tutaj dostać jakoś. Bo to są te działka i nie wiem, jak je rozwalić. Jak jestem z tej strony, to jest dosyć ciężko. O, teraz je widzę. To musiałbym się tam dostać, żeby je rozwalić siekierą na przykład. To nie jest takie proste. Dobra, będę strzelał w tą skrzynię, to wtedy oberwie też ten shotgun trap, a potem się zastanowimy. No i popsuła mi się broń. Teraz to będzie problem już. Dobra, rzućmy na razie na te drzwiczki cztery saczele i zobaczymy, co tam z tego wyniknie. 3 i 4 sztuki. Dobra, chowam się. Czekamy na wybuch. Wszystko padło. Patrzcie. Aha. Ależ to jest dobra. Weźmy co jest w tej skrzynce. 400 amunicji prawie. Ja się kręcę. O, to czego mi brakowało, zobaczcie. Czyli to drewniane już można wywalić. Muszę się nauczyć w ogóle tych rzeczy. Śmieci elektryczne i elektroniczne i tyle. No to w sumie też można wziąć. I odpalmy to do końca. Dobra. Fajnie, jakbyśmy rakietnicę tu znaleźli gdzieś. No dobra, musimy dwa saczele rzucić na to działko. Nie wiem, czy ja dam radę. Oj. Nie tak to miało wyglądać. Chciałem zrobić tak, żeby strzelało jakby w ścianę ciągle. Ale nie wiem, czy tutaj jest w stanie jakby skończyć się amunicję w tym działku. Dobra, wiecie co? Zaryzykuję z jedną C4, tylko czekam, aż będę miał takie 100 HP pełne. No i tylko, żebym trafił, bo to będzie... Dobra, chyba powinno być dobrze. Tak, rozwalona. Rozwalona, okej. Okay. A tu jeszcze coś siedzi, czy nie? Za rogiem. Patrzcie, w ogóle nie wypadają... Te... Dobra.
to działko było w oknie. I ono mogło jeszcze stąd strzelać. Okej, ale nie wypadają z działek broni, to mnie martwi. Co my mamy tutaj? Polo, o, fajnie. Magazyn na samochód, też sztosik. Kolejny neon i trochę bandaży. No, nic specjalnego, ale niech będzie. Trzeba to wszystko zwiedzić. Pokazuje nam loot jeszcze, tak, 39, to jak... Jop, jurdziele, to jeszcze dużo. Dobra, to schodzimy w dół, wracamy się w takim razie. Nie będę tej ściany łupał młotem pneumatycznym, chociaż można by to zrobić. Ile by to zajęło? No właśnie. Dobra, rzucamy, nie może być nam aż tak szkoda tych wszystkich rzeczy. Mogłem albo wejść górą, albo... Czekajcie, bo nie wiem, czy 3 rzuciłem, czy 4, chyba 3. Albo wejść górą mogłem, albo wejść dołem, a i tak wiedziałem, że wszędzie musimy się dostać do wszystkich drzwi. Jeszcze jeden. Wybuchaj, dziaduty, no. Dobrze, co my tam mamy? O, proszę. Dwa działeczka, czyli schodzimy powoli sobie w dół. No niestety, siekierka też nam pękła, więc nie zostało nam kompletnie nic do bicia. Nie mam nawet drewna, ani nic, żeby stworzyć jakiekolwiek narzędzie, więc musimy się wrócić, moi drodzy. Cholera, została mi jedna drabina. Chciałem ją zostawić, żeby się jej nauczyć. No ale muszę jej użyć, żeby stąd wyjść. Trudno. Dobra, naprawmy sobie nasze samiki. Proszę bardzo. Napraw. I pójdziemy zrzucić sobie dwa zrzuty jeszcze. Może w nich coś ciekawego będzie, może... Nie, rakietnicy chyba nie może nawet być. Ale wiecie, może coś ciekawego. Mamy jeden. W nim skrapik. O, dwa kilty na dupę, proszę bardzo. Samik Thompson, bardzo fajny zrzucik. Tu kolejny. Ceka i amunicja wybuchowa. Powiem wam, że te zrzuty są mega opłacalne. A jeszcze 8 granatów było, nawet nie zauważyłem, a mogą się przydać i to bardzo. Nie wiem, powiem wam, jakbyśmy wchodzili od dołu, w jaki sposób ja miałbym rozwalić działka. Znaczy te shotgun trapy, które były od góry, które właśnie siekierą teraz rozwalałem. Tam jest jeden blok trójkątny. Żeby to uderzyć, musiałbym być na piętrze wyżej. Albo strzelić z daleka czymś, ale to nierealne. Więc tu tylko wejście od góry się opłacało. Wziąłem w razie czego jeszcze do plecaka drewno i kamień. Plus kilo, żeby tym kilofem rozwalić te shotgun trapy. No ale tak to sobie jakieś włócznie porobimy czy coś. I nie powinno być problemu. Dobra, dokończmy sobie to. Okej. Rozwalone teraz. Oho, wiecie co? Zrobiłem młotek, żeby spróbować podnieść tę drabinę, ale nie ma opcji w ogóle. Da się kompletnie nic podnieść tutaj. Cholera, no. No i jak ja tutaj wpadnę, to już będzie koniec. O cholera. No to niestety, tędy tego zrobić nie możemy. Zdobyliśmy ile się dało. Schodzimy w dół i lecimy od przodu jakby. Tylko ja tam teraz nie wskoczę bez drabin. Czy wskoczę? No stąd może jakoś się uda. Lecimy w takim razie. Raz, dwa, cholera, trzy i cztery. Dobra, shotgun trapik, proszę bardzo. Czy ja dam radę tu wskoczyć, żeby go rozwalić normalnie ręcznie? Powinienem dać radę. Tylko jak tutaj... Oj, ciężko. O, może być ciężko, powiem wam. Dobra, jestem. Patrzcie, co tu jest. Garażówka. Znikajcie drzwiczki, pokażcie, czy jest tu jakiś shotgun trap. Czy mogę być spokojny? O, cholera. To nie jest shotgun trap, ale coś jeszcze gorszego. Dobra, niby na 5 granatów taki flamethrower schodzi, więc rzućmy granatem tylko tak, żeby tam trafić. Czekajcie. Moja fizyka, obliczymy sobie kąt padania granata. Powinno to tak zadziałać. Kurwa. Raz. 3, 4 i 5. Leży. Kurwa, jestem mistrzem. Metalowe i metalowe. Jakby dało się jakoś tak strzelić, jakby to były rakiety, to byśmy strzelili tu w środek i by rozwaliło dwie parę drzwi. Amunicja wybuchowa chyba tak nie zadziała. Ale warto sprawdzić, to strzelę sobie w sam środeczek.
Ucierpiało tu coś? Chyba nie. Ale jak rzucę tutaj blisko satchela, to powinno zadziałać. Ale satchela mam tylko jednego, więc spróbuję z C4. Dobra, tylko strzegu idealnie tutaj jakoś bliziutko. Co to było? Dlaczego rzuciłem C4, ale się nie rzuciło? Jeszcze raz. Oj, nie wiem, czy to zadziała teraz. Dobra, sprawdzimy. No niestety, tutaj nic nie dało. Nic nie zrobiło temu. Ja tu coś słyszę jeszcze, tu jest garażówka. O, ale tu już powinno zadziałać. Tu są double doors, a tu garażówka, trzeba coś wykminić. Bo tu już będzie tylko wejście na górę, więc ja tego nie potrzebuję rozwalać. Tu pewnie jest szafa za tym, a tu magazyn. Tak, bijemy w to i w to, zarobiście. Lecz się. Okej, to było przerażające. Dobra. Wale w to tyle amunicji, ile mamy tej wybuchowej. Potem rzucimy 3 granaty i jednego satchela. Raz, dwa, 3 sztuki. No i jeden satchel, ale to będzie ciężkie do wykonania. Dobra, pójdzie. I poszło, dobra. Czyli tu zostało nam... Tu były skrzynki. Tu zostało nam co? Skrzyneczki jakieś są w środku. Gdzie jest szafa w takim razie? Tam dalej pewnie. Okej. Okay. Jeszcze tu trzeba wejść. Chyba jedną cekę puścimy i tyle. No ale dobra. Teraz mamy tutaj skrzyneczki wszystkie do odkrycia, tak więc lecimy po kolei, bo tu jest jeszcze sporo lutu. Uwaga. O, silniczek, dobra. Platforma. Szafka, zajebiście. 15 satcheli. Oh yeah. Lodóweczki. Mamy rakietnica, zajebiście. W końcu, dobra. Tego nie biorę. I jeszcze dwie skrzynki tu są. SMG. O, stół do mieszania, jeszcze lepiej. Leki te do satcheli. Bardzo fajnie też. Automat do gry, postawimy sobie gdzieś. A tutaj? Puszka, nie chcę. O, lepsze części. I bateria. No to tutaj nie, nic takiego fajnego. Ale i tak jest dobrze. Okej. Okay. Użyjemy sobie w takim razie jeszcze tutaj satcheli. 360. Nie wiem, ile to zabiera HP, więc tak. Zobaczymy. Na razie dwa rzucę i wycofamy. Czyli to już pękło. O cholera. Rzuciłem dwa i zabrało ile? 100 HP? O ja pierdziele. Dobra, widzę, że wystarczyło jedną cekę wtedy rzucić, bo dwie ceki jest na całe HP, a jedna byłaby na połowę. Tak to 9 satcheli trzeba na całość, czyli 4,5 na pół. Czyli za 4 satchele, no to rzuciłem 2, to jeszcze 2. Coś mi nie gra w takim razie. Raz, dwa, zobaczymy. Wydaje mi się, że jeszcze 1 albo 2. I bum, dobra, poszło. Nie, jeszcze chyba 1, co? I powinno styknąć. A patrzcie, co my mamy przecież. Mamy rakietnicy i mamy HV-ki, więc jakby tutaj było jeszcze... I 10 HP zostało, fuck. Oh shit, dobra, rzuciłem tą... Ala bombę, która... No właśnie, nie wiadomo, czy wybuchnie. Gdzie to jest tutaj? Co się z tym dzieje? Prawym, jak klikniemy, to się chyba przykleja, prawda? Tak jest, dobra. Poszło. Zobaczmy, jak to tam... O, fuck. Jeszcze jedne garażówki. To już chyba C4-kami potraktujemy, wiecie? Ale mamy tu jeszcze skrzyneczki. Za tym już będzie szafa pewnie. Dobra, jedna skrzynka rozwalona. Uwaga, co w niej mamy? Uuu, 14 rakiet, 400 amunicji. Karcioszki. To jest automat do sprzedaży. To też może się przydać. Generatora i tego nie chcę. Kolejna skrzynka. No i mamy kolejną. Pyk. Uwaga. O, kuźwa. 422 wybuchowej. No to moglibyśmy tym tutaj wejść. Blachy, granaty. Super. Widzę blachy, nie, tego nie chcę. I duży neon. Fajnie. Znowu zbieranie jajek jak rajduje. No, zawsze tak musi być. Chciałbym uzbierać na to złote jajko, ale nie mogę teraz stąd wyjść. Dobra, z tego co widzę, najbardziej opasa się według sulfura 150 amunicji wybuchowej na to zużyć. I chyba tak zrobimy. No. Tak zróbmy, tylko moje broni są w słabym stanie. Więc chyba to nie od rady niestety. Można też trzema rakietami, to wtedy zużyjemy
4200 sulfura zamiast 3800, albo 9 saczelami wtedy 4300, czyli podobnie, i 2 C4 4400, czyli mniej więcej to samo jest wszędzie. A, tu zobaczyłem, że jeszcze taniej jest użyć jednej C4 i jednej zwykłej rakiety. No tak też możemy zrobić, czemu nie? Jezu, jak ja dawno nie strzelałem z rakietnicy. No to, C4 i... Rakieton. Poszło. Shotgun trap. To co, puścimy tam HV-kę jeszcze? Chyba tak. Dobra, zróbmy to już wybuchową amunicją, bo tutaj 10 wybuchowej amunicji wystarczy na całą szafę. A dwie HV-ki, więc chyba tak lepiej. Ale i tak tam nie wejdę razem z tym działkiem, cholera. Mógłbym tam wybiec po prostu na szybko. Ale nie wiem, czy warto tak ryzykować. W sumie. Potem rozwalić kill-offem. Dobra, zróbmy tak. Okej, 50 HP i dobijmy to kill-offem. Rozwalone, no i moi drodzy, szafa. Uwaga, co będzie w szafie, jestem bardzo ciekaw. Tam było po 800, czasem 900 skrapa. Jestem ciekaw, co będzie tutaj. 1300, ładnie. Siareczka, kamień, metal. No to 8000 siarki i 1200 skrapa. Ktośik naprawdę. Dobra, widzę, że tutaj troszkę miejsca nam brakuje, więc przerzucimy sobie kilka przedmiotów do plecaka. Nie zgarniamy reszty. No i wracam do domku. Loot 0, czyli już zlutowaliśmy wszystko, co się dało. Tutaj ostatnie drzwi zostały na górę, ale ich nie trzeba rozwalać. Tak więc mogliśmy to zrobić po prostu omijając te drzwi na górze i jeszcze dwie parę drzwi, ale trudno. Wiadomo, uczymy się ciągle. Dobra, podsumowując, medium raid bardzo się opłaca, naprawdę, dwa razy więcej itemów. No tylko kosztuje 1500 RP, a nie 750, więc myślę, że jak najbardziej worth it. No i był o wiele trudniejszy, naprawdę o wiele trudniejszy. Jestem ciekaw, jak te inne rajda jeszcze przed nami, zobaczcie. Oj, źle wpisałem. Buy, raid. Easy, medium dzisiaj robiliśmy. Jeżeli ktoś easy nie oglądał, no to poprzednie 3 odcinki. Potem jest hard, expert i nightmare. No ja jestem bardzo ciekaw, co tu się odwala na tych ostatnich. No dobra, myślę, że bardzo się opłacało, mamy prawie 3000 skrapa. W następnym odcinku ogarniemy sobie albo w następnym odcineczku tak. Ogarniemy sobie samochód, helikopter chyba jeszcze, co? Helkę, żeby mieć. No i pójdziemy na jeszcze kilka medium raidzików w następnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Cześć.